A gdzie zostało, także przewidać, gdzie jechałem. Nie, no naprawdę? Zakopisz mi się tutaj? No tak jak mówiłem, właśnie w SnowRunnerze podobne miałem przypadki, że tu błocko, tu się grzebie, a tu jeszcze kurna taki krzaczur mi przeszkadza, taka ta zwolona kłoda. Masę takich przypadków było. Czekaj. No tu chyba było na lewo, tak? Czekaj, zerknę jeszcze. Tak, na lewo. Tutaj. No jeszcze ślady są. Akurat może i na tym paliwie podlecę, bo ten zrzut tam już się kończy. No gdyby nie Afim, to ja nie wiem, ja się tutaj chyba bym w tej grze zapłakał normalnie. No, dobrze, że dali tego Afima. Kurczę, tym stepem to chyba bym rzucił w pieruny tą grę, bo człowiek by się tylko namordował. Gry nie po to są, żeby się nawkurzać, tylko po to, żeby się rozerwać. No tamten Afimek to jednak przyjemnie się nim jeździ. Jakieś dziury, nie dziury i idzie to, bo ma te trzy osie. Ale kurno i wykrakałem. Pamiętam jak tu leżałem. W dziurze. No i znowu pewnie będzie to samo. Czy nie? No, podobnie. Nie no, kurna, żeby... Ja pierdzielę, jak ja się z tym nie wygrzebię. To się wkurzę. Jak tu utknę. Naprawdę? Nie rób mi tego, Afi, no. No kurna, jak ty stąd wyjedziesz, kurczę, muszę to zobaczyć. Nie, no wyjechał. Tutaj ciężko byłoby tu dookoła jakoś przejechać, to jedyny jakiś konkretny przejazd jest. Ten konkretny przejazd tu widać jak wygląda. A, już paliwa zabrakło, dobra. Sobie dolejemy. Tyle, bo i tak tam za chwilę będę się dotankowywał. No jednak nie wystarczyło, no już stąd widać tym. Ten zrzut, a jednak nie dojechałem. O, kurczę. Czy się tutaj właduj do dziury, to będzie. Będę jajcochu. Dobra, bierzemy to. Gnat czy nie? Znaczy gnata weźmiemy, ale tego to raczej nie. Dobra, weźmy to na maksa oczywiście. No i 4 to tam sobie podaruję. To mam. Dobra, no nie muszę więcej, dobra. Tą fotopłapkę założę, to zadanie będzie zrobione, tamte dokończymy i się właśnie zobaczymy, rozejrzymy za tym no z tym modułem wibracyjnym, zobaczymy to zadanie, czy to jest na tej mapie, czy nie.
No to będzie widać jeden taki konkretniejszy odcinek, czyli będzie pewnie podzielony na dwa, bo to już może dwie godziny dobre gram. Dobra. No ale jak widać, no ta wyprawa jedna ta. Sama ekspedycja no jest bardzo krótka, no bo co, to tam wystarczyło podjechać i dwa te założyć, dwa sygnalizatory. Ale jak się zająłem za te poboczniaki, no to kurczę, no to czas mija. No, proszę cię, no naprawdę na takie coś. No i tutaj przy tej wieży, bo pamiętam, już tu wjeżdżałem parę razy. No ale widzicie, oni tak specjalnie dozują te zadania, bo tego zadania wcześniej nie było. A tu już raz wykonywałem jedno zadanie z fotografowaniem tych całych wież. Jakby ono już było odsłonięte wtedy, nie musiałbym tu drugi raz wjeżdżać, od razu bym... No, zaliczy mi te. No ale widzicie, oni tak specjalnie robią, żeby znowu musieć wjeżdżać na tą samą górę. I to jest dla mnie takie trochę też wkurzające. Gra o wiele krótsza by była, jakby każdy zaliczał przy pierwszym podjeździe wszystkie te takie poboczniaki, no ale... Ale wkurza mnie to, że już drugi, czy nie wiem, czy nie trzeci raz znowu na tą samą górę wjeżdżam i znowu widzę właśnie to, to wieżę tutaj, no. Bo wiem, że już raz na 100% to byłem. Musiałem robić fotki czterech takich właśnie wież. Dobra, teraz polecimy z tamtym zadaniem, bo to już pewnie będzie wykonane. Dobra, jesteśmy... O, Jorzeł jest to od razu jeszcze. Co tu dostaliśmy? Ciężki zderzek z rurowaniem, dobra. Ciekawe do czego tylko. To tak, tu zostało jeszcze to. Tu nie byłem. To tak, sobie zjadę. Tędy właśnie. Tutaj zjadę czy nie zjadę? No nie zjadę, bo musiałbym tu zjeżdżać, tu podjeżdżać. Ale nie chcę mi się już. Paliwa mam, więc nie muszę dobierać. Dobra, skoczymy tutaj. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś mnie to wyekspediuje dalej, czy nie. Myślę, że chyba nie, że to już ostatni punkt jest. Więc teraz pewnie się zajmę właśnie tym badaniem sejsmicznym, jeśli to jest na tej mapie w ogóle. Jeśli jest, to by się przydało to porobić. Skoro mam tego starego truposza tutaj ze sobą od razu. Właśnie też tak przymierzałem do tego zadania poboczniaka. Dobra, tutaj. Naprzeła. O, mnie to jest zabolało. Jak się śpieszę, to już tak wychodzi najczęściej, czy nie patrzę. Zazwyczaj raczej staram się delikatniej zjeżdżać, ale jak już mi się lekko śpieszy, no to tak wychodzi właśnie.
wydaje mi się, że tu może być już ostatni punkt. Dobrze by było. Co, koniec? Koniec. O, Azov. Nie ciekawe. To chyba jest silnik do tego, do stepa. Coś mi się tak wydaje, że to może być silnik do stepa. Dobra, to jest teraz geoanalizę robimy. Czyli ten, czyli tutaj gasimy silnik, przechodzimy do stepa. Stepanie, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, tak? Dobra, i teraz, no, to jest na tej mapie, bo jest metraż. Patrząc po nim, to jest kurna druga strona mapy. Czyli, no, holowanko. Placówki. Południowy zachód. Nie, czekaj, południowy zachód tu jest. O, kurka, już 4200. Dalej się nie zmniejszyło? Nie, no nie mówcie... Ja myślałem, że znowu w to samo miejsce się przeteleportowałem. Dobra, nie, ale chyba... Z tego wygląda, że to jest po drugiej stronie, ale tutaj. Tak, coś mi się widzi. Więc czystej, czystej. No, ale z tamtej było lepiej to zaczynać. Dobra, drugi raz się nie będę holował przecież. Dobra, 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 jakoś sobie może poradzę. Czekaj, 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 jakoś tu przyjechać dziadostwo całe. Tutaj chyba, tutaj. Mamy tak jechać na tędy, tymi wąwozami. Tutaj mogą być problemy. Nie no, kurczę, się przeholowałem. Najgorsze z możliwych miejsc. Już trzeba było tamtędy lepiej jechać. Tutaj jakoś, kurczę. Tutaj jest zrzut, ale czy ja po niego w ogóle podjadę? Czekaj, 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 o tak, trzeba taki zawijaz by było zrobić. No, kiepsko to wygląda. Czekaj. Ale nie, nie. To może być na drugiej mapie w ogóle. Aha. Czekaj, będzie się w ogóle coś tu zmniejszało, zwiększało, jak będę jechał? No, coś się rusza. Ostatnim razem, jak go właśnie klikałem, to geoanalizę, to mi normalnie przekierowywało tutaj na mapie i jakby dokładnie pokazywało środek tego punktu, tylko że go nie było widać, ale wiedziałem mniej więcej, gdzie on jest. No w ten sposób no, nie widzę. No. Mam nadzieję, że to nie jest tak, że jest gdzieś w innym tym. Na innej mapie w ogóle. Dobra, 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 dobra. Koniec biadolenia. Jedziemy z tym koksem. No to jest dopiero robota złota, no. Jeszcze nie tym dziadostwem. Nie wiem, czy nie lepiej by było już teraz wyjść i ten lepszy silnik zamontować, jeśli to rzeczywiście był właśnie do stepa. Kurczę, jak to się zmniejsza? Ja nie wiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle sens pokazywania na odcinku. Tu znowu będzie zabawy, co nie miara. Nie wiem jeszcze, czy mi paliwa w ogóle wystarczy. Już to jest. Półtora tysiąca metrów. W ogóle gdzie się zmniejsza? Coś rośnie, coś się zmniejsza. Ja myślę, że właśnie to będzie po drugiej stronie mapy, także. Póki co i tak muszę w tamtą stronę jechać. No
Ale tu dziadostwo się rusza. Nie no, ale ogólnie po zmianie biegów to widać, że krzepy nabrał. I dla mnie no to wtedy to się zatrzymywał na pierwszym lepszym kamieniu, a teraz ma skrzynię biegów, bo właśnie zrobiłem jakieś tam zadanie. Dostałem skrzynię biegów chyba terenową. Albo wysoko zapresową, czy jak ona się tam nazywa, chyba ta, bo terenowej nie mogłem. Jak mogę terenowo, to wtedy na niskim przełożeniu jest jeszcze góra i dół. A teraz z fabrycznej chyba zmieniłem właśnie na wysoko zakresową, więc no już czuję, że krzepy nabrał. Bo tak to by się zatrzymało na każdym pierwszym lepszym kamieniu. Dobra, już jest 900 w jednym, czyli no jednak to będzie druga strona mapy. No krzepy trochę nabrał, ale dalej szału nie ma. Dobra, no trochę sobie rozświetlił to moją trasę. No, ranek jest, dobra, może być. Nie no, na jeżdżenie tym dziadostwem potrzebuję chwili oddechu. Muszę iść sobie kawę zrobić. No dobra, lecimy dalej. Konwencja zrobiona. Można zasuwać. Właśnie przypomniał mi się kolejny powód, dlaczego nie gram. Nie lubię tutaj siedzieć u siebie w latem i grać. No jest cholernie gorąco. Nie dość, że w bloku jest cholernie gorąco, to jeszcze na dodatek ten komputer cholernie grzeje. Mam RTX 3090 i no fajnie tutaj siedzieć zimą naprawdę, bo można się fajnie dogrzewać, ale kurczę, nie latem. Dlatego właśnie wolę spędzać lato u rodziców na wsi. To jest właśnie kolejny powód, dla którego znaczy nie będzie za dużo odcinków latem, tylko bardziej zimą. No, lubię tak nagrywać, nie powiem, że nie lubię. Lubię nagrywać, ale to kurczę, latem to jest tragedia, żeby tu wytrzymać w bloku, zwłaszcza, że to sobie latem zajeżdżam na wieś, to sobie z psem pochodzę gdzieś tam do lasu na jakieś wycieczki, go trochę powyprowadzam. Zawsze jest coś do roboty. Gdzieś koszenie trawników, a te koszenie trawników to też nie ma malutkiego trawniczka, tylko naprawdę konkretne obszary do skoszenia. Więc no niestety, no ale na tym będzie mniej odcinków niż normalnie zimą było. Kurczę, w tym roku żywopłoty będą do cięcia, a to też jest roboty na tydzień. No więc jest jak jest, no niestety. Odcinków będzie mniej. Zawsze jak przyjadę, to coś postaram się nagrać. Dobra, teraz skupmy się może na grze bardziej. No tak tu gadu, a nie patrzę na metraże, czy mi się tu zmniejszają, czy nie. No tam trzeci jest już naprawdę. A ten pierwszy to pewnie gdzieś w prawym górnym rogu mapy jest. Kurczę, ja się tak boję o te paliwo. Dobrze, że jeszcze w tamtym afimie tam gdzieś tam na mapie on stoi, to jeszcze mam. Bo tutaj pojeździłem, to już te zapasy paliwa na zrzutach tu wykorzystane są praktycznie, więc
więc no tutaj to już raczej w nich nie ma co szukać. Zawsze tym jak jeździłem, to też starałem się gdzieś tam podjechać pod jakiś rzut, żeby... Kurczę, no nie do tyłu. Zawsze starałem się podjechać pod jakiś rzut, żeby można było wziąć, no. A temu, kurczę, jest bardziej potrzebny, bo ten nie ma jeszcze budy na dodatek, gdzie mógłby zapasu więcej trzymać. I jeszcze tak jest, jak widać. Ojejku, to jest naprawdę mordęga z nim jeździć. Dziadostwem pierdzielonym. No jedź, jedź, no jedź, wspinaj się. Dobra, może jakoś się uda. Się kurczę nie uda. Co za gówno cholerne, no nie wierzę, no. Przecież ja muszę takim gównem tu jeździć w tej grze. Jeszcze najgorzej, że ta drabinka tutaj też często haczy o jakieś takie nierówności. I tu wystaje to... Kurczę, naprawdę jest gorąco, jakby nie patrzeć. 26 stopni. Okno otwarte. 26 stopni mam tu w pokoju. Zawsze jak włączam komputer, to sprawia, że jakieś 3 stopnie, 4 idzie w ogóle w górę. Ciekawi mnie to, jak te najnowsze karty, bo ona już nie jest taka nowa, tam 40, chyba 90 są najnowsze. Niedługo mają powstać 50, 90 chyba. Ciekawe, jak tamte grzeją dopiero. Czekaj. Będę wąwozem. Po śladach. Gdzie to jest? Czekaj, jakby tam na wprost. Kurczę, może być tutaj. Nie tam. Może być gdzieś tutaj. Szkoda, że to po kliknięciu dwa razy mi nie namierzy tego. Dobrze by było, żeby to namierzało. Staram się tutaj z prawej strony przejechać. Powinno się udać. No jedź, stary kurna rzęku, jedź. Kto wymyślił ten samochód w ogóle i wrzucił go do tej gry? Chociaż ze dwa punkty zaliczyć, zanim się paliwo skończy, to by było dobrze. No tutaj zmierzam cały czas w dobrym kierunku. Gotuj się na najgorsze, jeszcze lepiej, kurczę. Misja się nazywa. Gotuj się na najgorsze. No to mnie nie pocieszacie. Całe życie jestem przygotowany na najgorsze, ale... ta gra potrafi niemiło zaskakiwać. Czekaj, tam 200 jest do znacznika, to jeszcze zaznaczę, trzeba będzie pewnie zajechać. Jeśli to w dobrym kierunku jest jeszcze dodatek. No myślę, że w dobrym, no bo cały czas się zmniejsza. I to tak się wlokę, a tutaj po 2-3 się zmniejsza, to jest nieźle. To znaczy, że jest kierunek jak najbardziej odpowiedni. A te 3, do 300 chociaż to dojechać 750. Już dojadę, a tamto to będzie pewnie prawy górny róg mapy. No a tutaj to chyba trzeba będzie afimem dofolować paliwa, bo w pobliżu... No tu jest, ale tutaj wjazd to jest chyba tędy. Tutaj może być gdzieś, tutaj. Czekaj, ja bym znacznik przesunął. Dobra, już niech będzie. No ale tutaj po drodze to zahaczę właśnie o ten... O ten zrzut tam na górze, żeby paliwo dotankować. Czekaj. Tutaj z prawej, tak, dobra. Rozpadliny, ten jeszcze na tych dwóch kółkach. Ojejku, to jest mozolna wędrówka, mordęga. Kurczę, może trzeba było tamtędy bardziej przyjechać, ale dobra, może przyjadę.
Ja jakoś jestem. Tutaj chyba trzeba będzie zjechać. Gorzej będzie, jak się okaże, że na tej półce to będzie. Kurczę, no wkurzony jestem, no bo... Naprawdę nie wiem, czy zjeżdżę, czy jechać dalej to półko. Czy to gdzieś tam w dole. A co będzie, jeśli zjadę i się okaże, że znowu będę musiał podjeżdżać. No to jest najgorsze. Tego wszystkiego. No dobra, czekaj. Czekaj, 200, tak? 200 metrów. 215. Chyba nie tutaj, nie? Ja myślę, że to będzie... No nie tutaj. 215. Chyba tutaj będzie gdzieś. Ewentualnie może tutaj gdzieś na górze. Dobra, no spróbuję, zjedźmy, bo myślę, że to nie będzie tutaj, na tej półce, tylko tam gdzieś. Jedź, wraku, jedź. Wraku ciężar, o kurna, to był głupi pomysł, debilny. Całkowicie debilny. Obym miał podnoszenie, jest, dobra. Ale debilnie tak się wyrąbać, to też... Kurczę, czemu to zawsze tak wysoko mi chce postawić tę ciężarówkę? I raz miałem tak, że postawiłem i co z tego, jak zaraz ją spierdzieliła na dół, dosłownie. Znaczy, przewróciła się. O, tutaj już może bardziej, dobra. O, lepiej nie wykorzystywać tak głupią, zwłaszcza, że tutaj był w miarę niezły zjazd obok. Czekaj, to będzie tam, może w tej dolinie. Oby nie okazało się, że będę musiał gdzieś znowu wjeżdżać. No nie wiem, czy to było takie mądre. No nie wiem. Tu. Czekaj, albo dobra, jedziemy. Albo nie jedziemy, kurna. Twoja mać. Za wrak ciężarówki. Jedź, truclu, jedź. Jedź, mówię. Jedź, truclu, jedź. Jedź. Dobra, przejechałem. Alleluja. Muszę tam dojechać. Z paliwem, kurczę, całe życie na krawędzi, no. Całe życie. I w realu, i w grze. Zmniejsza się? Coś tu się zmniejsza. To może nie będzie akurat na jakiejś półce skalnej. No, oby nie na szczycie. Aż... Kurna, no się debilnie znowu wyrąbać, no. I już nie mam tych podnośników. Noż ja pieprzę. Nie wiem, jeszcze. Takie idiotyzmy mnie tutaj spotykają. Pika, ale się okaże, że będę musiał na górę wjeżdżać. Naprawdę by mnie to nie zdziwiło, jeśli pisze, że gotuj się na najgorsze. Powinienem mieć jeszcze jakiś ten zapasowy podnośnik. Wjeżdżaj. Czekaj, no się oddalam teraz. Może to tam? Czekaj, cofniemy. On się zmniejsza, czyli to tam będzie. Dobra, myślałem, że może na tej górce po prawej stronie, ale to będzie tam na tym przejeździe. Gdzieś tam. Dobra, jakoś tędy, tam na dół. Czy tutaj na dół, tylko się nie wyrąb, już nie mam podnośników, no. Dobra, jakoś tutaj. Oby tutaj na dole, a nie na górze. Oby.
Nie no, ale już jest mniejszy, więc chyba tu będzie krócej. No. Jedź! Czyli paliwo zaraz zabraknie i tyle będzie z tego tej jazdy. Dobra, to jest na dole na szczęście. Dobra, działaj. Ile do zrzutu, bo coś patrzę, że jest cienizna. O, dobrze, niedaleko, niedaleko. Dobra, tu będzie tu na prawo, tu będzie tak i tu będzie tu. Czy ewentualnie... Nie, do tamtego nie dojadę aż tam. Chociaż... Nie chcę mi się jakoś tak kluczyć specjalnie, ale może tutaj będzie wyjazd. Nie wiem, dobra, zobaczmy tutaj, no. Jakichś tragicznych tam podjazdów nie było, ale... No nie wiem, no nie wiem, no nie wiem, no z tym paliwem całe życie na krawędzi, no. Jak tu się zmniejsza, zwiększa się na razie. Nie, te pierwsze już się zmniejszyło. No się teraz zwiększa, drugie też się zwiększa, czyli... Czyli tak, to nie będzie tutaj. No czekaj, czekaj, to nie będzie tutaj. Jedno, drugie się zwiększa. Czyli jakby o tutaj. O tutaj, tak? No, tu, o tutaj. Tak, o te tereny bardziej. Dobra, na razie sobie odpuszczam patrzenie, tylko muszę... Muszę dojechać do zrzutu. To jest priorytet na razie. Nie no, ale to się turla, ale to się turla, no. Ktoś naprawdę wymyślił jeżdżenie tym gównem, żeby jeszcze do tamtego się dało. Ten moduł wibracyjny podłączyć, to by był naprawdę rewelacyjny do Afima, a do tego w tym dziadostwie ciekawe, ci co kupili w ogóle ten lepszy najlepszy, ten najlepszą wersję gry, chyba Deluxe się nazywa, czy Premium, z tymi takimi początkowymi samochodami lepszymi, ja to nie lubię za bardzo kupować, jak są jakieś dodatki, tam lepsze samochody czy coś. No kupiłem wcześniej tam w SnowRunnerze z tym mamutem, to się mamut nazywa chyba, to kupiłem, bo fajnie wyglądał, no dobra, ale tutaj to ciekawe właśnie, czy lepsze osiągi tamte mają, pewnie mają. Ale wyglądają tak samo jak te, ale osiągi pewnie mają lepsze. No wiedź, no proszę cię, no na taką górkę, no ja pierdzielę, no. Nie wierzę, no co za gówno pieprzone, no. Całe życie będę kurczę, na te pierdzielone gówno narzekał, no. No, już nie mam tych do stawiania. Dobra, no się kurna... Podciągaj, bo widzę, że sobie nie poradzisz inaczej. Nie wierzę. No nawet z tym wyciągarką nie dasz rady? Czy ty utkwiłeś tu jakoś? Nie utkwił, no. Ale gówno, no. Jedź. Nie wierzę, no kurna mać. Co za cholerne gówno, no. Nawet z tym sobie nie radzi. Co za jakieś cholerne dziadostwo. No to nie jest samo, to jest cholerne dziadostwo.
Nie wierzę. No jakbym wiedział, że będę miał tutaj takie problemy z wjechaniem na takie gówno, no to nawet bym nie próbował, no. Żeby po ten zrzut jechać. Przecież to jest śmiech na sali, żeby nie dał rady na takie coś wjechać, no. Na taki stopień. No, potrzebuję jak najszybciej nowego silnika w tym dziadostwie i tyle. Chyba już mam, więc jak najszybciej to zamienić i tyle. Kurna mać, no jakie cholerne dziadostwo. Mi się gorąco zrobiło. 26,5 stopnia w pokoju. Jedź! Się nawet w początkowych mapach SnowRunnera, jak miałem jeszcze słabe ciężarówki, się tak nie nawkurwiałem jak w tej grze, no. No przecież on na każdym kamieniu debilnym siedzi, no. A początek SnowRunnera to też jest ciężki. Nie ma dobrych ciężarówek. Nie ma dobrych opon, bo na początku można tylko na asfaltowych jeździć. Trzeba modyfikacje znaleźć, żeby mieć te terenowe. Tam to też jest ciężko zaczynać. Tylko tyle łatwiej miałem właśnie w SnowRunnerze, że kupiłem wtedy tą najlepszą wersję gry, gdzie się zaczynało, z tego co pamiętam, z jakimiś lepszymi ciężarówkami. Chyba skautami czy coś. Wtedy to... Nie wiem, czy Tatry nie miałem na samym początku. Ona była naprawdę świetna. No, w jakichś tam takich błotnych terenach to ona szła. Jedź, no nie wierzę. A, paliwa nie masz. No dobra, to nie masz, ale mam rezerwę jeszcze trochę. Już myślałem, że na takich kamieniach już siedzi. Kurczę, no żeby dojechać do tego, to jeszcze zużyłem tyle paliwa. Okej, ale tu się widzę, zmniejsza kilometrówka, czyli co? Czyli to będzie gdzieś tutaj? I tak może być. To będzie gdzieś tutaj. Czekaj. 400. Ile tutaj jest? To jest 479, 476. No idealnie na środku kurna góry, no znowu. Muszę na tą górę pewnie wjechać. Bo się zmniejsza, no. No się zmniejsza. Idealnie. Znowu na tą samą górę muszę wjechać. Inaczej tego nie na... O, dobrze, że to jest. No dobra. Prawda, rezerwy nie mam, ale mam paliwo. Dobra, jak tu stąd kurna teraz zjechać, żeby tu w miarę możliwości. No fajnie by było tędy, ale o, coś czuję, że tędy to będzie głupota. No, trzeba tamtędy chyba, to samo drogo zjeżdżać, bo... Tutaj to jest tylko i wyłącznie skok na główkę. Dobra. Ktoś, kto mnie zna, to już wie, co znaczy. Dobra, to. To i... Kombinujemy. No dobra, to i czekaj, jak popuszczamy na G? Na G. Ja na C parę razy nacisnąłem i kurna leżą, ale tutaj mi trochę palców brakuje, bo muszę na D naciskać na G jednocześnie. Żeby jechał trochę w bok i od razu... O, idealnie, dobra, odepnij. I tutaj tylko wykręć mi dobrze, o kurczę. Ale jesteśmy w domu, można by powiedzieć, bo fajnie, nie musiałem tej drogi pokonywać jeszcze raz. Żeby tutaj się nie wypieprzyć na bok.
podczas manewrów. Ale nie, dobra. Dobrze jest. Mam paliwo, cały zbiornik jest i jest dobrze. Tam jeszcze jest ciężarówka w razie czego, żeby dotankować się. No kurczę, no znowu. Czekaj, nie. 440. Czyżby to nie było tam? 475. Czekaj, a może to nie jest tam, może za górą. 474. 470. Okaże, że... No raczej jest na górze. Może to będzie tutaj gdzieś w dole, bo tam wcześniej musiałem ten, jakiś jakby dół rzeki, dół ustawu sprawdzać. Równie dobrze może być tutaj, równie dobrze może być tutaj. Dobra, na razie sobie znacznik ustawię tam. Ciekawe bardziej, czy będzie w to się zmniejszać, czy szybciej będzie w to się zmniejszać. No tutaj się dosyć szybko zmniejsza, więc być może to będzie właśnie dół, a nie góra. Czekaj, jak tutaj dojechać? No, tutaj. Czekaj, to może trzeba będzie wjechać, czy niekoniecznie, czy może dołem, może dołem. Dobra, tutaj. A, może być dół, może być równie dobrze dół, dobra. Gnijmy, tutaj będzie już prosto, to możemy dać więcej mocy. Tam może się przytankuje, jak już dojadę do tego punktu się tak, to będzie dół, czyli nie trzeba być na górę wieżej, bo widzę, że szybko ubywa metrów, także będzie tu jednak dół. I tak, tam się przytankuje i trzeba będzie kolejnego punktu szukać. Tutaj też ubywa na górze, czyli to będzie też gdzieś tam dalej. Dobrze jest, myślałem, że będzie gorzej. Na razie, że ty gotuj się na najgorsze, to jednak nie jest aż takie najgorsze, bo by było o wiele gorzej momentami. No już tylko 200, no to będzie dużo. Dobra, jedziemy dalej. Kurna, już 27 stopni u mnie w pokoju, ja pierdziele. Jaki upo. O, kurna, się rozpędziłem tak. Aż do kibelka skoczyłem, szybko przerwę. Tak jakoś nieuważnie już zacząłem od razu jeździć. Czekaj, dobra, to bym naprawił jednak. Oho. No, trochę tego poszło. Nawet bym powiedział, że trochę dużo. Zbiornik paliwa jest najważniejszy jednak, bo jak się przedziurawi, nie wiem, do połowy czy do ilu, no zaczyna paliwo szybko uciekać. Co sekundę znika 1 litr. To tak wygląda, jakby sekundy się odliczały do momentu, aż ciężarówka się zatrzyma. Dobra, to będzie dół, czy nie będzie dół? O kurczę, zaczęło się powiększać. Czyli co? Czyli przestrzeliłem? Źle określiłem? Czekaj, to nie, może tutaj będzie. 180, to może być równie dobrze i tutaj. Albo może być równie dobrze i tutaj. Dobra, cofnę i do przodu podjadę w tych dwóch kierunkach. Czekaj, tutaj się zmniejszę, czyli będzie na prawo, a nie na lewo. Dobra, to będzie, kurczę, no ta mapa mi się przekręciła. A to będzie
tutaj gdzieś, o i dobrze, bo tam będzie zrzut niedaleko i będzie paliwko. Powiedzmy, że to będzie gdzieś w tym kierunku. No. A te drugie też się zmniejsza, więc też będzie gdzieś tam dalej. Znaczy pierwszy ten metra żółwka. Dobra. Jest nieźle. Tam dalej będzie zrzut chyba na tamtej górce. Najpierw zaliczymy to. Wskoczymy pod zrzut. No to będzie chyba ten. Kolejto to chyba całe. Nie? Musimy gdzieś. No to jeszcze pewnie przy tym będzie. Tak, będzie koryto. Dobra, ale skoro jest w korycie, to ja wiem już gdzie tu jest, to jadę na ten, jadę na górę, wezmę paliwo, pojadę na dół, zaliczę to i jedziemy do ostatniego punktu. No jedź, kurczę, no czy ja całe życie muszę cię kurna prosić? Za gówno. No lepiej chyba na tym wysokim przełożeniu jechać, ale jak jadę na wysokim przełożeniu, to za szybko mi się zgraci te dziadostwo moje. Jak najszybciej władować ten nowy silnik i będzie dobrze. Z tego co mi się wydaje, to w tej jednej wcześniejszej misji go odblokowałem, no ale jeszcze nie kończyłem ekspedycji, więc nie było jak. Dobra, ta góra też nieźle. Czyli góra to będzie gdzieś w tamtym kierunku, a dół to będzie tutaj, prawdopodobnie też na tych mokradłach. Dobra, to wiem jak to już wygląda, to zabieramy. O, jeszcze sobie może do rezerwy, jeszcze sobie doleję. O, i cały zapas jest, dobra, fajnie. Tylko, że tutaj nie da się paliwo, jakby miał burty, to by się dało jeszcze wziąć, a tak to burt nie ma, to nie mogę większego zapasu wziąć. Dobra, ale to zadanie już będzie z tym dziadostwem, tym stepem wykonane i się cieszę. A ciekawe, coś na tej mapie jeszcze jest, są jakieś zadanka. Tylko, że nie wiem, czy mam odpowiednich ludzi. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze jest. Wiadomo, ja się staram wykonywać raczej te główne, ale jak są te poboczniaki, to ja też zabieram się za te poboczniaki. Nie zawsze. I ta ekspedycja to już trwa ze 3 godziny może, że podzielę ją na pół na pewno. Czekaj, chwila, momento. Czemu mi tu zaczęło nagle... jeszcze mi się przełączyło jakoś. Wyłącz mi to. Które to mi zmieniło? To, N, dobra. Kurczę, no to gdzie? Będzie tu? Tu? Czekaj, punkt. To może być równie dobrze i tutaj. Oho, może być tutaj, dobra. Jedziemy, cofamy się, czy... Czekaj, no nie wiem, no. Naprawdę nie wiem. Może tu, tutaj? Nie tutaj. Czekaj, no trochę się zmniejsza. Nie jedź dalej, bo się kurna utkniesz. Ja może tutaj bardziej. Może być tutaj, bo... Dobra, zobaczmy. Ewentualnie się przejedziemy naokoło. Jak przez te gówna przejechać tutaj, żeby się nie zaklinować. No już siedzę. Idealnie. Kurna mać. Co za dziadostwo. No jedź. No co za gówno. No nie chcę naprawdę zużywać haka na takie gówno, no. Uff. Dobra, teraz nie w pani w to rozpadlinę.
jakoś tędy wąwozikiem przyjedziemy i jakoś tam dookoła. Ewentualnie tu górkę całą objedziemy, że może być po drugiej stronie tej górki. Tędy jakoś spróbujmy. Jak ja... Ale to jest dziadostwo, no nie wierzę, no. Dobrze, że tutaj było to drzewo, no. Tu tak, tu będzie haczyć tym dziadostwem z tyłu, tu będzie haczyć tym dziadostwem z boku, to drabinko. I z każdej strony jakieś dziadostwo, dzięki któremu może to haczyć, no. Co za dziadostwo, no. I ktoś myśli, że ta gra jest rozrywkowa, bo kurna nie jest rozrywkowa. To jest kurna męczarnia, no. To z tej rozrywki, no, jak tutaj się człowiek tylko nawkurza całe życie. Żeby jeszcze się dało to podnieść do góry na tym zawieszeniu, no to jeszcze może pół biedy by było. Dołem. Nie no, kurna. Gdzie to jest? Co za dziadostwo. Jedź! Czekaj. Dajemy gazu. Kurna, no. Gdzie to jest? Jakoś chyba w dobrym kierunku teraz jadę. Nie no, dobra, zaraz się zgracę i tyle będzie. Albo jeszcze lepiej, jeszcze tu wjadę i nie wyjadę. Może to tutaj jest. 100 metrów. Może tutaj. Tutaj może bardziej. Pytanie, czy ja tutaj przejadę tędy. Już to wygląda tak jak... Ojejku, co to kurczę porobione jest tutaj. Dobra, może tylko tego pieńka jakoś przejechać. Aha. Tam zawieszę, że gówno będzie z tego. To nie wygląda dobrze. Już od razu to mówię. To za cholerę nie wygląda dobrze. Nie no, kurna mać twoja, jasna ciasna. Dołem też jakoś nie widzę tego. Kurczę, no, to ja się spierdzieliłem. Trzeba było jechać tamtędy jakoś i tyle, a nie tutaj po tych bagniskach. Ja się kurna władowałem. Czy się okaże... Nie no, jeszcze się kurna powiększa. Było chyba gdzieś tutaj 90. Nie no, gdzie to było? No nie mówcie mi, że gdzieś tutaj, że trzeba było tędy i tutaj przejechać. No jakoś się powiększa. Równie dobrze może być tutaj, na tej półce skalnej. Czyli do tyłu. Nie wierzę, no kurna mać, no nie wierzę, no całe życie kurna pod wiatr. Dobra, wykaraskaj mi się z tego. To się powiększało do tej pory. Niepotrzebne jest, kurna bagno wjeżdżałem. Jeszcze z tym nie wyjadę i tyle będzie. No,
się wcale bym nie zdziwił, jakby to było tam. Jakby lekko się powiększył, no ale... Czy to tam, czy nie tam? Już kurna twoja mać, no. A, zabraknie mi zasób paliwa i tyle będzie z tego. Kurna wycieczek krajoznawczych. W bagniskach. No gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Jak tu się człowiek kurna ma nie nawkurwiać grając w tą grę, no? Nie dość, że tu jest gorąco jak cholera, to jeszcze na dodatek to mi się stawia. Całe życie. Dziewięćdziesiąt dziewięć metrów. Albo to się wyłóż, to sobie się postawię, albo jakoś wyjedź stąd. Nie wierzę, no nie wierzę kurna w to co widzę, no. Pierdziele to. Czekaj, czemu ja wyłączyłem w ogóle ten? Bawiłem przyciskami i kurna wyłączyłem ten. Jak to się nazywa? Napęd na cztery koła, no. Może temu mi tak źle tu idzie. Przestań już mi pikać tam. No, już może się wykaraskam jakoś. No, się już chyba wykaraskam, dobra. Przez to, że napęd na cztery koła nie był włączony. Ja się wypierdził, mam to w dupie. No ale na serio, no to już mnie naprawdę... Już mnie zaraz żyłka normalnie strzeli mi tutaj przez tą grę. Gdzie teraz? Dobra, to... Okay, no to kurna, no to się okazuje, że co, że po tej stronie jednak? I się okaże, że na górze naprawdę to jest. Albo... No tak, no ja pewnie pojechałem tutaj, bo myślałem, że to jest tutaj, a tak naprawdę to trzeba było tutaj jechać. No szlak mnie zaraz jasny strzeli, no, na tą grę. No do tyłu jadąc się powiększy, czyli to będzie tam, no, ja pierdzielę. Śmiesz, żyła pulsuje. A mam wysokie nadciśnienie. Jest szlak jasny, strzeli na wizji. Przynajmniej będzie większy ogląd. Nie, ale naprawdę, no już z tą grą to się czasami normalnie zapłakać można. I znowu przez te dziadowskie tereny muszę przejechać, no. Pierdziele. No i teraz znowu. I tu się kurna teraz turlaj po tym.
Siedlostwo, i znowu to samo, Gdybym wiedział, to bym nie jechał po ten pierdzielony tam zrzut. Tu chyba było jakoś tak, albo i nie, dobra. Jakbym wiedział, to bym od razu tam pojechał do tej rozpadliny, nie jechał po ten pierdzielony ten... kotwic by się przydało więcej. Ale nie bokiem, kurna, chłopie, no. Dobra, jakoś, wjadę. Nie, no do tej gry to naprawdę, to trzeba mieć anielską po prostu, kurna, cierpliwość. Nawet te głupie menu, żeby włączyć, żeby to, kurczę... Ja to w SnowRunnerze to mam chyba pod prawym przyciskiem, żeby te funkcje, że mogę sobie kotwicę wybrać. A tutaj? A tutaj to trzeba normalnie... ani w jedno, ani teraz w drugo, no jasne, no bo czemu by nie, no bo kurna drabinko się zawiesiło. Pierdzielone gówno. Znowu muszę tego użyć. No, pierdzielona drabinka mi tutaj stwarza problemy. Czekaj, nie przód, tym razem może bok byś złapała. No, pierdzielona drabinka, no. To ktoś wymyślił. Gratulacje. Żeby się męczyć takim syfiastym samochodem. Muszę jeszcze taki ostrzem do dupy, no. No tak, no oczywiście, że tutaj było w tym wąwoziku, a ja zacząłem kombinować z tej strony, z tamtej strony. Może nie w wąwoziku, a tu może na górze. Nie. Raczej nie. W wąwoziku czy nie? Tutaj na górze. Na mnie jasny trafi, no, na miejscu. I tutaj jeszcze zaczepnę. Czy tutaj będzie? Patrz, kurna twoja mać. Dobra, może to będzie na dole. Oby. Ja chyba na dole. Czy nie? Na dole? Nie, no na górze. Coś mi na pewno kiedyś trafi. Bardziej od lewej, bo zaraz znowu będzie na tym, nie wiem, może nie powiesić się, dobra. No, tutaj będzie chyba. Jakby składek, gówno i jedziemy do kolejnego punktu. Ile tam jeszcze paliwa jest? 362 i połowa zbiornika. I to chyba, czekaj, 360, to chyba będzie gdzieś albo tu, albo tu. Dobra, jedziemy z powrotem. To jest zrzut pobrany. Dobra, jedziemy z powrotem. Tutaj się zwiększa. To taka jest zabawa w tą grę. Kurczę, taka zabawa, takie jeżdżenie. Tędy chyba pojedziemy, tamtędy przejedziemy.
Ja tutaj, kurczę, w tej grze tu nic zabawnego nie widzę już od dłuższego czasu. Jeszcze nawiązując do SnowRunnera, to tam przynajmniej mam lepsze ciężarówki, a nie takie gówno. Żeby się tylko wkurzać na każdym kroku. Jedź! Będzie stawało na każdym kamieniu. Czy ja to wcześniej pochwaliłem, że ma lepszą skrzynię biegów? To nie. No nie ma lepszej skrzyni biegów. Jeździ jak widać. Jeździe 60. Na razie kierunek azymut jest dobry. Pytanie jak długo. Może tędy jakoś lepiej by było przyjechać, niż potem badnie się tutaj turlać. No, no pytanie, czy to będzie w tamtą stronę? Czy na górze może? Nie, no bo tu raczej te doliny się badało, więc raczej będzie tutaj albo tam. Już tak może być. Czekaj, nie, no to dosyć szybko ubywa tych metrów, czyli będzie w tą stronę. Tak zakładam przynajmniej. Będzie ta strona. Jedź, tego paliwa jeszcze tak jest trochę. Nie no, kurczę. Się mi okazało, czekaj, 150. No, w tamto na pewno nie będzie gdzieś tutaj, ale czy 150 to nie jest gdzieś tutaj? A jak nawet i tutaj, to czekaj, jak tu wjechać w ogóle, w razie czego? Ja tutaj nawet nie wjeżdżałem, bo jest ciemne. Dobra, na razie może odpuśćmy sobie z czarnowictwem, może będzie gdzieś tutaj, ewentualnie, o, lepiej, może tu, a może nie. Dobra, na razie sobie azymut ustawmy bezpieczny taki. Potem będą korekty w razie czego. Czekaj, dołem czy górą? Nie no, górą nie przyjadę, dołem. Na pewno nie z tym samochodem cię dostał. Dołem też może być problematyczny. Dobra, ale jedziemy jakoś. Już sam nawet nie wiem, czy lepiej jednak w skałach, czy po tej wodzie. O, jeszcze te krzaczory, no super, no kurna mać. Chciałem się za drzewo złapać i nie zjadł. Czekaj. 100. Setka metrów, dobra. Na razie jest nieźle. Może prędkość nie zachwyca, ale dalej jedziemy do przodu. Ważne, że są drzewa w pobliżu. Nie wiem, tędy? Może tamtędy byłoby lepiej. Uuu, kurna! Będzie źle! Jest cholernie źle. Już to jest debilne połączenie. Jakieś. Czekaj. A tego było się chwycić. A dobra, pierdziele. Może tamtędy, o, jeszcze się utopię, jeszcze będzie lepiej, że będę zaczynał może od bazy. Czekaj, tamtędy chyba byłoby lepiej. Czy zaraz mi paliwa zabraknie, jeszcze będzie mądrzej. No, wholuj się na to coś, na tą półkę. Dobra, jest nieźle. Dobra, nie jest najgorzej.
Szału też nie ma. Czekaj, czekaj, czekaj. 70 metrów. Może być tam. Nie no, jedź. Czekaj, czekaj, tędy, tędy, tutaj wykręcić jakoś. Nie przodem, tyłem teraz poproszę. Naprawdę nic z mądrego tutaj nie wyciśniesz. Dobra, dobra, jedź, jedź, przecież to jest błaganie o każdy metr pokonany tym samochodem, no. Czekaj, czekaj, już coś się zmniejsza, czy jest, jest na razie dobry kierunek. Przecież to jest błaganie o każdy metr, no. Dobra, może trochę widniej, żeby było, jest trochę, to nie bardzo, ale dobra. No się zmniejszy, czyli jest nieźle, czyli tutaj trzeba będzie podjechać. Tutaj będziemy starali się zaraz podjeżdżać. Jedź, 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 już mało paliwa, ale mam jeszcze 50 w zapasie w razie czego. 20 parę metrów chyba przyjedziesz, co? Czy nie? To by się nie okazało, kurna, że to będzie gdzieś na górze, to by było dopiero. Nie no, chyba raczej nie. No ja to bym się wszystkiego spodziewał w sumie po tej grze. Naprawdę bym się wszystkiego mógł spodziewać. Czekaj, no to tutaj już się nie zmniejsza, czyli będzie może bardziej ciemnawo. Może tutaj na samej górce. Nie, to już 15 metrów to chyba przejadę, są czy nie? Nie. Gdzie to jest? Z tyłu? Aha, czy się okaże, że kurna... Czekaj, 14, 13, będzie tutaj. Dobra, już, działaj. Uff, skończone to zadanie, kurna mać, ja pierdzielę. No jeszcze? Dobra, jeszcze. Kubułeczek, no dobra, no już, teraz, skończ to mi. Jak najszybciej. O, stacja paliw, dobra. Znaczy nie używam, ale może być, dobra. No i paliwo też, jak widać, już na wykończeniu, co my tam mamy jeszcze. A tylko jedno zadanie zostało? To już dziwne. Czekaj, czekaj, czekaj. No ale chyba to będzie na tyle, no bo... Bo tego zadania to ja chyba i tak nie wykonam. Tu chyba jest potrzebny jakiś ten specjalista, logistyk. A, i wykrywacz metali, czyli będzie trzeba jechać z tym, z tym małym osobówką, skautem. No, silnik jakiś lepszy, ciekawe do czego. No dobra, no to ja myślę, że to akurat porobimy już w następnym odcinku, bo i tak, kurczę, już się namordowałem dzisiaj z tym. Odcinków pewnie też ze dwa, może ze trzy nawet wyjdą. Dobra, zobaczmy, jakie tam są te... Jakie tam nagrody po skończeniu tej ekspedycji. No trochę jest, o kurna, 100 tysięcy. Nieźle. No 2,5 godziny, dobra, no to niech będzie. Dwa odcinki z tego wyjdą. Także myślę, że to by było na tyle już tutaj.